Karma rodowa i historie z życia. Klientka, której partner co jakiś czas oświadcza się, odmawia przyjęcia tych oświadczeń, obawia się pójścia za mąż. Jak przyglądniemy się jej historii rodzinnej i tego, co działo się między jej rodzicami, to możemy zrozumieć dlaczego. Pość dziewczynki małej widziała, jak jej rodzice angażują się w związek. Mama pracowała, ona przynosiła do domu pieniądze, a te pieniądze były inwestowane cały czas w dom. Cały czas udoskonalenie tego domu, upiększanie i domem zajmował się tata. W związku z tym dziewczyna jako dorosła kobieta ma poczucie, że przynoszenie pieniędzy do domu mija się z celem, bo i tak ich nie ma, bo one cały czas w tym domu gdzieś są upychane, giną, przepadają. O, to dobre słowo. Przepadają w tym domu. Więc jeżeli ma się męża, jest się w małżeństwie, no to wysiłek, aby utrzymać rodzinę, jest bezcelowy. Pomieszane wzorce, pomieszane energia męska z żeńską i niedocenione, nieświętowane sukcesy, które odnosiła pracująca kobieta, tak, że nie można było się nacieszyć, bo zawsze na coś były wydatki, sprawiają, że obraz, jaki ma w podświadomości klientka na temat małżeństwa, mówi nie, nie rób tego, nie idź tą drogą. Wiedząc, w jaki sposób funkcjonuje nasze życie, wiedząc, w jaki sposób działali nasi przodkowie, jesteśmy w stanie zmienić nasze obawy, lęki w świadomość wydarzeń z przeszłości. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu. Zapraszam na grupę na Facebooku.